Martaszkimi witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Goleszowie za moimi plecami staw ton, i to takie nawiązanie do tego co będzie się działo w Wiślańskiej Bibliotece, bo tam już w piątek startuje festiwal podróżniczo muzyczny. Czekając na wiosnę, rozpocznie się o 15.45 pokazem zdjęć. Tego dnia również spotkanie z Wiślańskimi podróżnikami, z trenerem Pawłem Juchniewiczem czy Markiem Fiedlerem. W sobotę ciąg dalszy podróżniczych niespodzianek. Tym razem Wisłę odwiedzi dwoje prelegentów z Istebnej. Można powiedzieć, że tematem przewodnim będą góry i to wysokie. Zaplanowano również spotkanie z Januszem Majerem. A to wszystko przeplatane muzykom, szczegóły na plakatach. Pozostajemy w Wiśle. Społeczne ognisko muzyczne zaprasza na drugie dni organowe. Koncert inauguracyjny będzie miał miejsce w piątek o godzinie 18. W sobotę warsztaty, panel dyskusyjny, ale też i koncert, na który wstęp jest wolny. To wszystko w sali koncertowej. A teraz przenosimy się do Brennej w domu Zielin Przytulia. Prawdziwa gratka dla fanów operetki. W programie popisowe arie z najsłynniejszych operetek zapraszają Aleksandra Dyrna, Piotr Karzeł. Oraz Karol Lucjan. Impreza jest biletowana. Start godzina 19. W sobotę nie zabraknie w naszym regionie propozycji dla pań z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. W Cogdom Narodowy w programie takiego spotkania stylizacja sylwetki oraz koncert piosenek Anny German. Start godzina 16. Wydarzenie to jest biletowane. Wysyp propozycji dla pań w niedzielę 8 marca. W Istebnej Dworze Kukuczka gala finałowa konkursu Kobieta Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2019. W programie ogłoszenie wyników, stoiska i porady oraz koncert. Start godzina 17. Całkiem inną propozycję na dzień kobiet ma miejskie Centrum Kultury w Skoczowie w Teatrze Elektrycznym. Widowisko kulinarne „Gentlemani od kuchni”, czyli pokazy przyrządzania i gotowania potraw z różnych stron świata na żywo. W programie kuchnia tajska, płonące woki, kuchnia molekularna, kuchnia azjatycka oraz kuchnia śródziemnomorska. Impreza jest biletowana. Start godzina 17. Wiśle babskie sprawy w tamtejszym Centrum Przesiadkowym. Spotkanie ze stylistką, tworzenie kosmetyków, pokaz fryzjerski i wiele innych atrakcji. Start godzina 14, wstęp wolny. I na koniec przenosimy się do Cieszyna. W poniedziałek startuje w murach Cieszyńskiego Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB 12 Festiwal Nauki w Cieszynie. Organizatorzy zapraszają do udziału w wykładach i warsztatach. Szczegóły na naszej stronie i stronie organizatorów. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.